Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan prezes jest prezesem od 2006 roku. W tym tygodniu nauczyciele wybrali pana na kolejną kadencję. Chyba nauczyciele nie lubią zmian? No, w, może i, i lubią, ale, ale czasami warto zachować to, co było. Jeśli było to dobre, no mówię to z jakąś tam skromnością. Każdy może kandydować, każdy może startować na, na stanowiska w każdej instytucji. Wybór Ale mówi pan, że daleko, daleko panu tyle. jeszcze do yy, głównego szefa ZNP. No szef jest y, trochę dłużej, od 98 roku, także tutaj też jest y, to kontynuowane przez wiele, wiele lat. No jeżeli coś się sprawdza, jeżeli ktoś y, y, w swojej pracy osiąga sukcesy i, i robi to dla dobra y, społeczności danej instytucji, to jest wybierany docenia, dalej. Tak. Społeczność to docenia oczywiście. Panie prezesie, spróbujmy podsumować ten rok, co wydarzyło się y, ważnego dla nauczycieli. Rok szkolny oczywiście. No na pewno był to rok pełen, pełen zmian i pełen nowych sytuacji. Mamy przecież nowy rząd, dostaliśmy 30% podwyżki, które w końcu można nazwać podwyżkami, czyli jeśli chodzi o nasze warunki pracy, odbiliśmy się od, od dna, bo powiem, że jeszcze niedawno nauczyciel początkujący, który zaczynał pracę w szkole, zarabiał nawet mniej niż płaca minimalna. Na szczęście teraz tego nie ma. A czy to coś zmieniło w postrzeganiu tego zawodu? W postrzeganiu zawodu myślę, że niewiele. Tutaj bardzo wiele złego zadziało się w czasie rządów. Poprzedniej ekipy przypominam tą falę hejtu, która na, na nas się wylała po strajku w, tysiąc, w 2019 roku, gdzie nastawiano bardzo, bardzo przeciwko nauczycielom społeczeństwo. To pokutuje do tej pory. Myślę, że ten prestiż naszego zawodu to jest to, co musimy w najbliższych czasach odbudować z korzyścią dla szkoły, z korzyścią dla ucznia, dla edukacji w naszym kraju. W tej chwili to jest nauczycieli jest Wielu emerytów, gdyby odeszli, czy ten system wytrzymałby, czy są chętni młodzi ludzie, by zostać nauczycielem? Myślę, że w obecnej sytuacji, gdybyśmy utracili zatrudnionych emerytów, a jest ich około 60 tysięcy, można powiedzieć, że co 14 nauczyciel to jest emeryt, no, myślę, że system miałby ogromne problemy. Powstałaby luka, którą trudno byłoby zapełnić poprzez zastępstwa, bo tak się to teraz robi. W Ministerstwie robi. Edukacji Narodowej rozpoczęła pracę tak zwana grupa robocza, która ma uzgodnić. Wynagrodzenia i warunki pracy dla nauczycieli. Grupa mówi, że pewne pilne sprawy trzeba załatwić do 1 września. Jakie to są pilne sprawy? Przede wszystkim palącą kwestią jest wynagrodzenie nauczycieli mianowanych. Oni pracują w szkole, robią awans zawodowy. I zarabiają 150 zł więcej brutto niż nauczyciel początkujący. To jest demotywujące, to nie zachęca do doskonalenia się zawodowego, do wstępowania na ścieżkę awansu. Jeżeli tego nie zrobimy, naprawdę będzie w szkole duży problem. Następną kwestią jest kwestia uporządkowania pewnych dokumentów prawnych związanych z naszym wynagrodzeniem. Mówię tutaj o wypłacie kwestii wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za wycieczki szkolne. To trzeba jak najszybciej uporządkować. Jest tutaj ogromny bałagan prawny. O tym decydują samorządy. Myślę, że te zapisy w karcie powinny być tutaj jasno i wyraźnie wskazane. Czyli jak to są te godziny sprawy, realizować. o których decydują samorządy, ale chcecie, by zostały uzgodnione na szczeblu tak. ministerialnym? Tak, uważamy, że powinno być to jak najszybciej uzgodnione na szczeblu ministerialnym. Chodzi o to, że nauczyciele nie chcą już pracować za darmo można tak powiedzieć gdyż wyjazdy na wycieczki szkolne wiążą się z tym że nauczyciele nie otrzymują za ten czas pracy od odpowiedniego wynagrodzenia a wręcz nawet często tracą bo odejmuje im się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe które osiągaliby gdyby byli w pracy jeśli są na wycieczce no to wtedy te godziny tracą można powiedzieć że nauczyciel nawet bardzo często traci finansowo z jednej strony wydawało się i tak pan zresztą Mówił, że te podwyżki były znaczne dla nauczycieli, które wprowadził nowy rząd, ale z drugiej strony, jakby punktem wyjścia do tych rozmów w ministerstwie jest opinia, że zarobki nauczycieli nie osiągnęły poziomu nawet jeszcze z 2010 roku. To prawda jest? Oczywiście, że tak. W 2010 roku nauczyciel dyplomowany zarabiał około dwukrotnej pensji w porównaniu do płacy minimalnej. Gdybyśmy teraz zachowali te realia, no to wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 8600 zł. A Daleko wynosi? nam do tego, bo wynosi niecałe zł. Brutto, no to jest dużo mniej niż dwukrotność płacy minimalnej. A wtedy były takie realia. Jaką pensję otrzymuje nauczyciel początkowy? Nauczyciel początkujący otrzymuje brutto 4915 zł, jak dobrze pamiętam. Czy to jest hmm. pensja, która może zachęcić młodych ludzi? No na pewno nie jest to pensja zachęcająca do y, wejścia w zawód nauczyciela. To jest y, tylko y, 600 zł więcej niż płaca minimalna. Jeśli wejdą podwyżki, które rząd, y, no, nam proponuje, czyli 4%, a pójdzie w górę płaca minimalna, no to dalej będzie to spłaszczenie między wynagrodzeniem początkującego nauczyciela a płacą minimalną, i no dojdzie do tego, że naprawdę będzie problem z młodymi nauczycielami w naszym zawodzie, których naprawdę dramatycznie brakuje. Chciałam Pana jeszcze zapytać o tak zwane standardy ochrony małoletnich. Szkoły mają te standardy opracować same. Na czym to polega i jakie wiążą się z tym potem zmiany? wiąże się to z tak zwaną ustawą Kamilka, czyli zmianami, jeśli chodzi o kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tam wprowadzono zmiany, które między innymi nałożyły na szkoły konieczność opracowania standardów opieki, ochrony małoletnich. Szkoła musi wprowadzić, można to nazwać, regulamin, który no, zobowiązuje nauczycieli, zobowiązuje szkołę jako instytucję do pewnych działań, jeśli chodzi właśnie o ochronę e, dobra dziecka małoletniego, e, to musi opracować każda szkoła. Czas na to jest do 15 sierpnia. E, no jest pewien problem, bo szkoły mają tutaj pewną dowolność. E, nie zawsze te regulaminy są e, e, robione, powiedzmy, zgodnie z prawem. E, problem jest taki, że nauczyciele, dyrekcja nie ma odpowiedniej wiedzy prawnej, żeby y, rzetelnie, tak naprawdę w zgodzie z obowiązującym prawem, te regulaminy wprowadzić. Czasami wychodzimy tutaj przed szereg i y, zobowiązujemy nauczycieli do pewnych zachowań, które no, nie są wymagane, y, nie są zgodne z duchem tej y, ustawy. Wiem o czym Pan mówi. Mówi Pan o tym, że na przykład w mediach społecznościowych nauczyciele nie mogą trzymywać żadnego kontaktu z uczniami. Zgadza takie się. To jest, to jest taki A przykład. To dobry pomysł? No myślę, że nie jest to dobry pomysł, gdyż czasami ten kontakt nauczyciela z uczniem w mediach społecznościowych wręcz jest skazany. Nauczyciel może pomóc uczniowi w trudnej sytuacji, w jakimś kryzysie psychicznym. Często on jest pierwszą osobą, nawet do której zgłasza się uczeń. Są takie sytuacje. Mam nadzieję, że szkoły przecież mogą jakoś się porozumieć ze sobą, pomóc sobie nawzajem. Mogą. Myślę, że byłoby to wskazane. Myślę, że taką instytucją, która mogłaby w tym pomóc, są kuratoria oświaty. Są instytucje, które organizują szkolenia, pewne, pewne warsztaty dla nauczycieli w tym zakresie. Także myślę, że warto z tego skorzystać, żeby nie zrobić błędu i nie przyjąć regulaminu, który no naprawdę przyniesie więcej szkolenia. Niż pożytku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Ćwiek, prezes zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem Radio Łódź. Dziękuję bardzo.